Doktor Adam Bodnar, rzecznik praw obywatelskich, podobne spotkania organizuje w całym kraju. Kilka ostatnich dni to wizyty w miastach i miasteczkach województwa łódzkiego. Podczas tych spotkań doktor Adam Bodnar odpowiada na pytania, gdzie i jak szukać pomocy, czy proponuje konkretne rozwiązania w bardzo zawiłych sprawach. Jak mówi, nie jest politykiem, nie przekonuje do swoich prywatnych poglądów, jedynie odpowiada na pytania, a te bywają bardzo różne. Sprawił kazań i opowiadał, jak myśleć, czy jak interpretować różne kwestie z naszej krajowej, czasami dość trudnej rzeczywistości, tylko raczej mi zależy na tym, żeby to od państwa uzyskać pytania, obserwacje i poprzez ustosunkowanie się do tych kwestii powiedzieć, co ewentualnie biuro rzecznika mogłoby zrobić albo jaki mam pogląd na określony temat. Pytania, z którymi spotyka się w małych miastach, są zupełnie inne niż te pojawiające się w wielkich aglomeracjach. Te, które padły w Bełchatowie, dotyczyły między innymi tego, dlaczego Grocholice są włączone do Bełchatowa, czy prawo do adwokata w przypadku prowadzenia czynności przez policję. Były również te bardzo osobiste, dotyczące konkretnych przypadków łamania praw człowieka i dochodzenia sprawiedliwości.